myśliwi najprawdopodobniej pochodzą z Azji, a jako pierwsi zaczęli je uprawiać starożytni Persowie, za których przykładem poszli Grecy i Rzymianie. Centrum uprawy śliw były okolice perskiego miasta Suza. Dzisiaj uprawia się śliwy niemal na całym świecie. Znanych jest ponad 2000 odmian uprawnych. Również na Dalekim Wschodzie śliwy były znane od zamierzchłych czasów i co ciekawe, początkowo doceniano głównie ich dekoracyjne walory. W orientalnej tradycji kwitnąca śliwa jest symbolem żywotności, odradzania się, wytrzymałości, niewinności, a nawet kobiecej czystości. To także symbol długowieczności. Kwiat ten ma oznaczać jedność natury i kultury. Pięć kwiatków śliwy symbolizuje pięć boskich darów – długie życie, bogactwo, dobre samopoczucie, cnotę i zdrowie. Kwitnące śliwy uważane są za zwiastunów wiosny, symbolizują też wiosnę jako taką, jej krótkotrwałe, ulotne piękno, a zarazem nadzieję na jej powrót. Prawdopodobnie pierwsi docenili walory śliwy Chińczycy, którzy chętnie umieszczali ją w swoich ogrodach w taki sposób, aby pięknie prezentowała się w świetle księżyca. W cieniu kwitnących śliw spotykano się też, by recytować i układać wiersze, podawano tam też wykwintne poczęstunki. Właśnie od tej tradycji miał wziąć początek japoński zwyczaj zwany hanami, czyli odwiedzania kwitnących drzew owocowych. I wiele osób zapomina, że podziwia się wtedy nie tylko kwitnące wiśnie, ale i śliwy. Zresztą w Japonii do dziś uważa się, że śliwa powinna znaleźć się w każdym, nawet najmniejszym ogrodzie, gdyż chroni ona przed negatywnymi energiami zarówno sam dom, jak i jego mieszkańców. W orientalnych kulturach śliwa była nazywana przyjaciółką wiatru. Pisało się o niej piękne wiersze i poematy, jak słynna oda do kwiatu śliwy, będąca dziełem poety Lu Su, czy też powieści, jak Kwiat śliwy w złotym wazonie, która to powieść należy do kanonu literatury chińskiej i jest przypisywana autorowi znanemu jako opowiadacz z Lan Ling. Kwitnąca śliwa pojawia się także w orientalnych legendach, jak ta o pięknej córce potężnego cesarza Wu, żyjącego na przełomie IV i V wieku, urodziwej księżniczce Shu Yang. Księżniczka miała zasnąć w ogrodzie w cieniu kwitnącej śliwy i jeden z kwiatów upadł prosto na jej czoło, przyklejając się do niego. Taka oryginalna ozdoba bardzo spodobała się damom na dworze i wkrótce wszystkie elegantki malowały sobie na czole kwiat śliwy. Oczywiście w Azji doceniano także walory smakowe śliwek. Na cały świat zasłynął tamtejszy kwaśny sos śliwkowy, który w orientalnej kuchni ma wiele zastosowań. W Korei natomiast z suszonych kwiatów śliwy parzy się herbatę. Dodaje się także do lokalnych słodyczy i naleśników. Wiadomo, że wierzono, że częste jedzenie śliwek zapobiega depresji, redukuje stres, a nawet podnosi sprawność intelektualną. Dlatego też śliwki powinny znajdować się w diecie artystów i uczonych. Drzewo śliwy wykorzystywano także szeroko w meblarstwie, ze względu na to, iż było nadzwyczaj ozdobne i trwałe. W starożytnym Rzymie śliwki podawano jako deser, natomiast w średniowieczu zaczęto używać ich także jako cenionego dodatku do pieczonych i smażonych mięs, takich jak drób, wieprzowina czy dziczyzna. Jak to smakowało? Jeśli tylko jadacie mięso, możecie sprawdzić to sami i przygotować sobie na obiad na przykład kurczaka w śliwkowym żakiecie. Na takie danie na dwie osoby potrzeba będzie przygotować 50 deka pokrojonego w drobną kostkę mięsa z piersi kurczaka lub indyka, 25 deka śliwek węgierek i jedną średnią cebulę, 5 deka przesianej mąki, 1-2 łyżeczki soku z cytryny, 5 deka masła, 3 łyżeczki oliwy z oliwek i oraz 1 łyżkę cukru. Sól oraz ewentualnie kilka listków świeżej strzałwi.
Śliwki należy wydrylować, pokroić w kostkę, posypać cukrem i udusić na jednej łyżce masła. Na oliwie zeszklić drobno posiekaną cebulę, mięso skropić sokiem z cytryny i obtoczyć w przesianej mące. Dodać do cebuli razem z pozostałym masłem. Smażyć do miękkości na średnim ogniu tak, aby mięso ładnie się obrumieniło ze wszystkich stron. Następnie połączyć z uduszonymi śliwkami, doprawić do smaku i dobrze wymieszać. Można przybrać listkami szałwii, która wspaniale podkreśla smak smażonego i pieczonego drobiu. W Polsce tradycyjnie najbardziej lubiane są tzw. śliwki węgierki, które dotarły do kraju prawdopodobnie w XVII wieku, jak sama nazwa wskazuje, z Węgier. Śliwki te nadają się niemal do wszystkiego, i do suszenia, i do przygotowywania znakomitych przetworów, takich jak powidła, dżemy, konfitury czy nalewki, takie jak śliwowica, ale może przede wszystkim są dobre do jedzenia. Śliwki znakomicie stabilizują funkcjonowanie przewodu pokarmowego, a przede wszystkim perystaltykę jelit, zapobiegając dokuczliwym zaparciom lepiej niż apteczne leki. Dlatego ci, którzy mają problemy z leniwym żołądkiem, jak się zwykło czasem mawiać, powinni popijać kompot suszonych śliwek nie tylko na Wigilię, ale dużo częściej. Śliwki nie tylko stymulują trawienie, ale także zapobiegają przedwczesnemu starzeniu się komórek i dostarczają energii, oczyszczają organizm i zapobiegają chorobom zwyrodnieniowym. Na brzydką pogodę warto zawsze mieć w spiżarni słoiczek dobrych konfitur albo dżemu śliwkowego. I dzisiaj chciałam Wam polecić naprawdę ciekawy przepis na ni to konfitury, ni to dżem śliwkowy. A w dodatku przepis ten nie wymaga stania godzinami przy kuchni i mieszania drewnianą łyżką łatwo przypalającej się masy. W dodatku chyba przewyższa smakiem wszystkie znane mi śliwkowe przetwory. Do przygotowania tej pechoty potrzebujemy 2,5 kg śliwek, najlepiej węgierek, 70 deka cukru, mielony cynamon. Śliwki umyć, usunąć pestki i pokroić na niewielkie kawałki. Wymieszać z cukrem i przełożyć do pojemnej formy do pieczenia. Posypać obficie cynamonem i wstawić do piekarnika nastawionego na 200 do 220 stopni, najlepiej na środkową półkę. Piec około 1,5 godziny. Potem nie pozostaje nam jak przełożyć konfitury do wyparzonych lub wysterylizowanych suchych słoiczków. Jeśli zamiast konfitur chcecie mieć dżem, to możecie gotową masę zmiksować ręcznym mikserem. Jeśli chcecie przechowywać konfitury dla następnych pokoleń, możecie je dodatkowo pasteryzować, ale planując stosunkowo szybkie ich spożycie, nie musicie tego robić. I tyle na dziś. Miłego, pogodnego dnia i wielu uśmiechów.